Dzierżoniów jest już właścicielem dworca PKP. Akt notarialny bezpłatnego przejęcia budynku podpisał burmistrz Marek Piorun. To pierwszy krok umożliwiający stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego. Teraz przed miastem batalia o zdobycie pieniędzy na kosztowny remont. Zakończyliśmy dosyć długi proces przejmowania dworca PKP. Było to zgodne z wolą Rady Miejskiej. Dużą pomoc tutaj wykazał nam pan senator Jurcewicz w całym procesie. No i szczęśliwie odbyło się już podpisanie aktu notarialnego. Zdaniem senatora Jurcewicza pomysł przejęcia dworca to bardzo ważna i dobra decyzja burmistrza oraz radnych. Teraz deklaruje on, że wspólnie z samorządowcami będzie dbał o to, aby na stworzenie centrum przesiadkowego pozyskać jak najwięcej pieniędzy zewnętrznych. W czwartek 28 lutego Sejmik przyjął strategię województwa dolnośląskiego, w której wpisano m.in. aglomerację dzierżoniowską jako obszar wymagający szczególnej interwencji. A to z kolei stwarza szansę na realizację dużych projektów, jak ten dotyczący centrum przesiadkowego. Dla naszego regionu jest to sukces, dla naszego małej ojczyzny, ale dla całego Dolnego Śląska. Dlatego, że ta strategia uwzględnia również te regiony biedne. My mamy na Dolnym Śląsku dwa bardzo, bardzo mocne ośrodki, czyli Wrocław, bogate, tak, Wrocław i Lgom. Natomiast w całym tym Dolnym Śląsku są takie regiony jak właśnie Dzierżoniów czy Kłodzko, który też wymaga dużo, dużo interwencji. To otwiera nam drogę i możliwości, aby dalej pozyskiwać i podejmować te działania. Tu chcemy pozyskać jak najszersze grono takich osób, które uznają to także za nasze wspólne zadanie. Na naszych spotkaniach grupy, która proponuje działania inwestycyjne, działania inicjatywy, tak zwane projektowe, ze wszystkich gmin naszego powiatu i z powiatu, wszyscy podpisali się pod tym, że jest to zadanie rzeczywiście dla wszystkich mieszkańców ziemi dzierżoniowskiej. Niezwykle istotny zapis w strategii, o który wnioskował senator Jurcewicz przy wsparciu radnej Doroty Gromadzkiej, dotyczy przedłużenia linii kolejowej z Dzierżoniowa do Świdnicy aż po Wrocław. Największa chyba niespodzianka to, co się udało w ostatniej chwili wprowadzić do strategii, to połączenie bezpośrednie Wrocław-Świdnica-Dzierżoniów, którego nikt nie brał pod uwagę. My sobie zdajemy sprawę z tego, że następuje likwidacja szkół wyższych, że młodzież będzie musiała jednak dojeżdżać do szkół, już w Dzierżoniowie nie będzie żadnej filii. To myślę, że ze względów społecznych poprawi bardzo komunikację z miastem, ale również gospodarczo, bo bardzo dużo naszych mieszkańców, naszego regionu dojeżdża do pracy do Wrocławia. To by w znakomity sposób odciążyło S8 czyli tą drogę Kudowa i Wrocław i dalej, z tego tłoku samochodowego i tę drogę, która jest ogromnie niebezpieczna. A ułatwiłoby dojazd mieszkańcom Dzierżoniowa i do Wrocławia, i do miejscowości pobliskich, i do miejsc pracy. Po remoncie, którego termin uzależniony jest od zdobycia unijnych środków, dworzec będzie centrum pasażerskim dla komunikacji kolejowej i autobusowej. Będą mogli z niego korzystać również prywatni przewoźnicy, ale to nie jedyne zmiany. PKP jest w trakcie formalnych poczynań, aby przekazać nam parowozownię, gdzie byłoby muzeum także dotyczące kolejnictwa i transportu w obszarze sowiogórskim. A więc jeszcze do tego parkingi dla samochodów, miejsca do stacjonowania różnych autobusów, czyli ogromny węzeł obsługi turystycznej i obsługi pasażerskiej. W centrum przesiadkowym miałaby się znaleźć m.in. regionalna informacja turystyczna oraz poczekalnia z prawdziwego zdarzenia z całym zapleczem. Aby jednak pomysł mógł się zmaterializować, potrzebne są ogromne pieniądze. Musimy wiedzieć, że jest to budynek zabytkowy. Więc stary budynek, który w trakcie remontu może przynieść nam wiele niespodzianek. Ale przy takich bardzo zgrubnych obliczeniach wychodzi, że to będzie ponad 15 milionów na pewno, ale nie uwzględniliśmy jeszcze tam parkingów dla samochodów osobowych,
Tam, gdzie dzisiaj stoją autobusy, jeszcze ten teren trzeba będzie przygotować do tego, żeby ludzie przyjeżdżający mieli gdzie zostawić samochód, przesiąść się, usiąść i tak dalej. Po podziale środków unijnych dla województw przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego okazuje się, że na lata 2014-20 Dolny Śląsk otrzyma o 37 milionów więcej niż w poprzednim rozdaniu, ale jednak znacznie mniej niż inne województwa. Czy wystarczy pieniędzy na wszystkie tego typu pomysły? Podział środków to nie jest jeszcze sprawa zamknięta. W dalszym ciągu trwają prace i rozmowy. Pan marszałek bardzo, nie jesteśmy jedynym regionem, który dostał więcej, ale mniej. Oczekujemy naturalnie i zarząd województwa bardzo, bardzo mocno pracuje, żeby tych środków było więcej. Nie mogę się dzisiaj wypowiedzieć na ten temat. Naturalnie strategia przyjmuje się taką nomenklaturę, że jest dokumentem trwałym, stałym, ale nie trwałym. A to oznacza, że choć dworzec i linia kolejowa mają miejsce na liście indykatywnej w Urzędzie Marszałkowskim, to jednak finansowanie ich modernizacji nie jest jeszcze pewne. Tak krawiec kraje, jak mu materiału staje, więc staramy się ze wszystkich sił, żeby wszystkim dać to, czego oczekują, ale na miarę możliwości i na miarę potrzeb. Zarówno jednak lokalni parlamentarzyści, jak i radni sejmiku deklarują w tej kwestii swoje wsparcie.